Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Medieval Dynasty Somebody. No jakoś tak to tutaj wyszło. Plan na dziś. Przede wszystkim podziękować za wszelkie komentarze, które podpowiedziały, że gdy weźmiemy młotek do ręki, możemy, no właśnie, łatwiej to widać jak to jest myszka rozrysowana, jakoś tych przycisków na padzie nie widziałem, ale jak weźmiemy młotek do ręki, to możemy sobie wybrać tryb, na przykład niszczenia. Jeżeli byśmy uznali, że w tym miejscu jednak wioska to nie wypał, możemy zniszczyć budynki, postawić je na nowo w jakimś innym punkcie. Tak samo, jeżeli byśmy uznali, że kurczę, fajnie by było mieć okno na jakiejś ścianie, no to zawsze można coś tutaj ulepszyć, zmienić, poprawić, czy tak samo przygotować dach na zimę, żeby było nam cieplej. Zobaczymy, chociaż liczę, że zima w tym sezonie będzie dość łagodna i pozwoli nam tu całkiem przyjemnie przetrwać. Będąc jeszcze przy sprawach, bardzo, bardzo dziękuję za wszelkie komentarze, w ogóle za to, co się dzieje pod tą serią i wyświetlenia, łapki i cała energia, bo to jest coś niesamowitego. Czuję się dosłownie jak rok temu we wrześniu, gdy graliśmy w małpki. Tak? Przypuszczam, że jakbyśmy w Medieval zagrali teraz na live, to był podobnym hitem jak właśnie zeszłoroczne małpy, więc coś ten wrzesień ma w sobie, że wychodzą nam takie symulatory, które przyciągają i trzeba przyznać, że no, ma ta gra coś w sobie. Oj ma. Dlatego tu trochę pociągniemy, przy czym myślę, że też dojdziemy do pewnego etapu, jaki tam nam daje ta wersja we wczesnym dostępie i jeżeli stanie się on dość monotonny, no to poczekamy już później na pełne wydanie gry. Niektórzy mówią, że być może to kwestia nawet tylko pół roku i tam się już skryje cała fabuła, fajna historia, opowieść wokół tego i możliwość rozbudowy wioski już tak, jakby to twórcy widzieli w tym ostatecznym wydaniu. Będąc jeszcze przy komentarzach i zabieramy się za budowę, chociaż można by było już powoli planować miejsce na chatkę myśliwego. Myśliwy tak na skraju lasu, to całkiem ładnie by wyglądał. O, jest zwierzyna, bardzo dobrze, bo się bałem, że nie ma tu zwierząt. Znajdziemy tu coś dla poddomek myśliwek. Gdzieś tu u góry. No i właśnie, będąc przy komentarzach, bardzo dziękuję Kamilowi pod poprzednim odcinkiem, czyli czwartym, za szereg informacji, jak dobrze rozpocząć przygodę w tej grze. Bo no myślę, że o, jeżeli ktoś by chciał rozpocząć swą podróż, to warto przeczytać ten komentarz. Tam jest wiele takich rad, które no, na początku mogą być bardzo pomocne. Długi komentarz, jest co czytać, ale zarówno jak zarobić pieniądze, jak się dobrze wybudować, jak umiejscowić pierwsze struktury. No wiele porad, czy tak samo jak pozyskać ludzi do naszej wioski. No dobra, myślę, że tutaj tak na skraju, nie wiem tylko tak, czy to podejście nie będzie trochę nienaturalnie wyglądało takie wysokie. To przyznam, że jeszcze z tym budowaniem tak zawsze szukam złotego środka, żeby to jednak no, nie tylko wykorzystać to, że jest na zielono, ale też żeby to ładnie wyglądało, a nie, że tu jakaś piwnica taka, albo będzie miał myśliwy, taką wysoką piwnicę, a w niej kotki. O, nie, nie wygląda to tak źle. Więc co, bierzemy się za budowę chatki dla niego. Tylko patyk? Tylko patyk? Pleciona ściana. Rozumiem, że i chatki myśliwego będziemy mogli ulepszyć, ale za to się zabierzemy już w momencie, gdy pozyskamy ludzi do pracy i dużo łatwiej nam będzie zebrać surowce do rozbudowy. No tę brzuskę może trzeba ściąć, bo mu jeszcze tymi... A, topór wymagany. Tu przełączyłem sobie klawisze. Jeszcze mu korzeniami wejdzie pod domek. A znowu domek z takiej tej brzozowej konstrukcji, to też powinien być wytrzymały. Więc liczę, że to jest całkiem dobry zamysł. Szkoda, że... No, znaczy... Okej, okay, no to by może było za dużo, jak na grę, że... Bo tak naszła mnie myśl, że jeżeli budujemy z brzozy, no to żeby było widać, że to jest no, drewno brzozy, tak? I tak samo, jeżeli budujemy z czegoś innego, no to żeby było widać, że to jest co innego tutaj wykorzystane w konstrukcji. No ale... No nie wymagajmy zbyt wiele, tak? To myślę, że są zrozumiałe uproszczenia i chyba w mało której grze nawet próbuję skojarzyć, czy jest jakaś gra w tym stylu, która uwzględnia takie zmiany. Czy my tam mamy... A nie, myślę, że mamy wilka. Ale nie mamy wilka. Mamy zwierzaczki i mamy drzewa do ścięcia, przy czym no my w chatce myśliwego mieszkać nie będziemy. Tutaj odnosząc się właśnie do komentarza Kamila, jest parę spraw godnych uwagi, okazuje się, a mianowicie
Na przykład, jeżeli chodzi o pierwszych ludzi, jakich zatrudnimy, to warto właśnie jednego wysłać do chatki myśliwego, żeby pozyskiwał jedzenie, drugiego gdzieś, żeby pozyskiwał drewno. Wysyłanie ludzi do magazynu nie ma żadnego sensu, ponieważ no, oni tam specjalnie nie pracują, czy tak samo w jakichś budynkach rzemieślniczych też podobno nie przekłada się to na żadne korzyści, no bo jak rozumiem, pracownik może wtedy wykonać dla nas jakieś narzędzia, a my te narzędzia możemy równie dobrze sami sobie zrobić bez jego pomocy. Zabawna sprawa podobno też jest kwestia, jak wyślemy pracownika do działania w polu. To dopóki patrzymy mu na ręce, pracuje bardzo szybko, sprawnie, jest opłacalną jednostką. W momencie, gdy przestajemy mu patrzeć na ręce, odejdziemy kawałek dalej, no to sytuacja się zdecydowanie zmienia. Podobno to błąd? Wydaje mi się, że to nie musi być błąd. To może być doświadczenie. Chociaż kto wie... Kurczę, chyba pierwszy raz mamy sytuację, w której tak mało patyków to nam występuje i kłody są prawie zapewnione już wszystkie, czy zapełnione, a z patyczkami nieco gorzej. No i to, co lubię najbardziej, jeżeli chodzi o tę miejscówkę pod budowę, oprócz oczywiście tego, że mamy mało miejsca do życia, no to jednak dostęp do tej słomy tutaj nie powinien być problemem. Tak patrząc na naszą mapę, może jeszcze pokażę, jak sobie tu zetniemy. A, mamy jeszcze umiejętności do rozdania. O, proszę, to przez te jagody... W międzyczasie jeszcze wykorzystałem lato, żeby się dorobić trochę majątku na jagodach. No, w wakacje na zbieractwo jedziemy. Moglibyśmy. Lepsza tolerancja temperatury. Nie wiem, co rozumieć przez pracę w toku. Czy to już działa, czy jeszcze nie działa, bo idzie jesień. Ja bym się nie obraził na lepszą tolerancję temperatury. Wyczuwanie grzybów, piór i ziół. Może tak, weźmiemy sobie tryb inspektora. Wolniejsza utrata jedzenia i wody. Tutaj też Kamil podpowiadał, że warto to sobie odpalić, bo wtedy można ostatecznie jeść raz dziennie, co jest bardzo wygodne. W ogóle z takich trików, to podobno odnoszę się do tego komentarza, ale to mówię, to jest zaledwie mała część tego, co tam wyczytałem. Tak, zdobędziemy już większość punktów. Możemy poprosić żonę o to, żeby rozdała nam je na nowo i wtedy zrezygnować z tych pierwszych punktów tutaj za te dodatkowe punkty umiejętności, za aktywności, tak? No bo jeżeli już mamy tyle punktów, żeby zapełnić wszystko inne, no to nam te 3 punkty za aktywności są niepotrzebne. I to podobno warto zrobić, tak? Ale to jest sprawa na później. Ja nawet się nie pytam, ile godzin trzeba było spędzić w grze, żeby dojść do takich wniosków. No bo nam tutaj po kilku godzinach dopiero jagody pojawiły się jako taki pierwszy lifehack przeżycia w średniowieczu. I chyba nie tylko w średniowieczu. No, na jagodach jakby nie patrzeć, dobry biznes, jeszcze dobry rozwój osobisty. Leci, a jak będziemy mogli piekarnię albo cukiernię zrobić, to ło, na jagodziankach to już w ogóle. Właśnie, będąc przy biznesach, podpowiadaliście też, że świetnym biznesem... Weźmy sobie trochę ognia. Świetnym biznesem jest robienie narzędzi. Na przykład kamienny nóż. On kosztuje aż 21 złotych monet? Chyba tak. Co jest całkiem fajną kwotą. Przyznam, że bardzo cieszy. Gdzieś jeszcze kłoda będzie potrzebna. A, patyki możemy rozdać. No przy czym znowu problem pojawia się z kamieniem. Mam nadzieję, że będziemy mieli ludzi od zbierania kamieni, bo... No, cała reszta to my sobie poradzimy, ale ten kamień to tak... Nadepnąć na niego wcale nie jest prosto. Więc no zobaczymy, co z tego wyjdzie. No i tak, jak teraz pewnie zauważyliście, stosuję się też do waszych podpowiedzi z komentarzy, żeby może robić mniej cięć, a pokazać też tej surowej rozgrywki właśnie, powiedzmy, ze zbieractwa, poszukiwania różnych materiałów, czy stawiania struktur, tak żeby zobaczyć, jak to wygląda, czy poczuć tę część gry, żeby no, nie wydawało się, że to tylko jest takie bieganie. O, stawiam domek, gotowy domek, stawiam domek, gotowy domek. Nie, bo to jak widać, trzeba się trochę postarać. Czasem trzeba się naprawdę nieźle naszukać, żeby zebrać materiały. O, jagody. To są ostatnie jagody w tym roku. Warto wziąć, bo to już tak jak widać. Po północy przypuszczam, że na jesień już jagodek to nie zbierzemy. Więc ciśniemy. To jest nasz biznes. Nasze ostatnie podrygi biznesowe. Przy czym, jeśli ich nie będziemy, co najwyżej sprzedamy, co istotne, tutaj też właśnie, jeżeli chodzi o nasze statystyki, to zauważyliśmy ostatnio podczas zmiany pory roku, ale kładąc się spać przed zmianą pory roku, budzimy się z pełnym brzuchem. Pełnym zdrowiem chyba zawsze po spaniu, no i nawodnieni, i szczęśliwi, no, czego chcieć więcej. Piękny biznes jagodowy. Oj, piękny biznes. No dobrze. A czy możemy spokojnie wejść do wody? Chociaż my chyba tu i tak nie nurkujemy, więc...
Niech to tak będzie. Jedyny minus nocy, że tak za dnia przegrywa nam naprawdę wiele fajnych kawałków. Tak w nocy mam wrażenie, że gra tylko ten jeden jedyny, jakby coś się działo. Zresztą ten kawałek jest bardzo podobny do sytuacji, w której mieliśmy czasem takie misje skradankowe w Kingdom Come. I czuję pewną niepewność, że coś się dzieje to niepokojącego. Dobra, tej trzciny bierzemy dużo, bo ona, jak widać, dość często przydaje. Zarówno do zrobienia pochodni, jak i przygotowania fajnego dachu. No moglibyśmy skłody, ale co to tam. Jak będzie mu zimno, to przynajmniej częściej będzie wychodził do pracy. Albo do wioski się ogrzać. Dużo tego mamy, żeby się nie przeciążyć, bo to też nie o to chodzi. Zobaczmy, jak my tu się prezentujemy z tymi surowcami. Cina, cina, słoma 28, 8, 8, 16, 24 chyba nam potrzebne są, żeby dokończyć konstrukcję, ale weźmy mały zapas. Jakby się okazało, że coś źle policzyłem, albo jakby pochodnia miała, właśnie, pochodnia ma nam się zaraz wypalić, więc... Ten dźwięk to jest chyba dźwięk z użytego, czy zejścia poziomu, na przykład tak tutaj pochodni, z użytego narzędzia, czy tak samo tutaj gdzieś jedzenie jakby nam się zepsuło, ta kondycja zeszła nieco niżej. Niepokojące, jak wiele rzeczy w tej grze, ale no to jest średniowiecze. To tak może wyglądać tutaj. Chociaż myślę, że noc spędzę nie tylko na budowie chatki myśliwego, choć to bym chciał zrobić razem, żeby zakończyć misję. O właśnie, ten dźwięk pochodni, tak? Ale fajnie by było jeszcze może ten magazyn powoli tutaj dokończyć i wybrać się do Zbigniewy. Ostatnie podrygi naszej tu młodości, radości wykorzystać do tego, żeby dorobić jak najszybciej potomka, bo z tego, co czytałem też w waszych komentarzach, podobno 3 lata trzeba odczekać, nim on się nada do jakiejkolwiek pracy. No jeszcze nie będzie dorosłym, będzie dzieckiem, ale dziecko już można gdzieś tu wykorzystać, to jest złe słowo. Poprosić o współpracę. O, jagody kolejne. Kurczę, to tych jagód jest tu naprawdę blisko. Trochę żałuję, że tak późno, jeżeli chodzi o ten sezon, zauważyłem tę opcję z jagodami. Z drugiej strony, no, cieszę się, że zauważyłem, tak, bo mogłoby to dojść dopiero jak, czy taki komentarz mógłby się pojawić na przykład dopiero na jesień. No i czekaj rok następny na jagody. No dobra, to wszystko zakładam, że i tak, no, pieniędzy będziemy mieli tyle, że... Nie ma się co tutaj nimi jakoś specjalnie wyjątkowo przejmować, tak, no. Raczej twórcy nie zakładali, że ludzie będą tutaj szaleć z jagodami, tak. Więc i tak zakładam. O kurczę, za dużo zakłada. A to mówią, że jedno na drugie nie zakładać, tak, tylko raz. Więc, wychodzę z założenia. Czy jak wychodzę z założenia, to jest tak bym założył? Nie, to wtedy wychodzę z założenia. Czy jak wychodzę z założenia, to niweluję zakładanie. Tak? Nieistotne. Wychodzę z założenia, że są inne metody, żeby zarobić pieniądze. Być może jak się u nas ludzie tutaj pojawią. Ale przetestujemy to niebawem. Pieniądze na czarną godzinę, czy też na podstawowe tutaj podatki mamy. I to cieszy. Brakuje nam tylko 6 patyków. Więc to mam nadzieję, że nie będzie specjalnie problemem. 4 patyczki, znaczy 2 patyczki, 4 jeszcze brakują. 3, 2, 1 i 1 w zapasie, bo kurczę, chociaż no, ten zapas jednego to jest niewiele, tak? Bo narzędzia zazwyczaj 10 wymaga. O! A proszę, coś źle policzyłem. Mamy to! I przed nami rozpoczyna się rozdział... 5. Farma. Niestety skrzynie sprawdziłem. No nie są takie, że jedna skrzynia na całą grę, tylko gdzie coś wsadzimy, tam to zostaje w danym miejscu. O, warsztat, łucznictwo. Schemat technologii nie został jeszcze odblokowany. No wiele przed nami, tak? Tutaj widzę, że lepsza pochodnia, patyk skóra. Skóra? Może tłuszcz? To wydaje się, jakby mogło śmierdzieć. Bukłak, nie wiem, czy w ogóle ma sens, patrząc na to, że tu do wody wszędzie jest blisko, chyba że... Co to było? Nieistotne. No i teraz nie wiem, co się wydarzyło. O, możemy kupić tu za złote monety. Jest pułapka na ptaki, drewniane ognisko, bardziej wytrzymałe. Wyłącznie z drewna opałowego. Zróbmy sobie łuk. Paczkę 50, brzmi jak paczka fajek.
pułapka na ptaki, ognisko. No, ulepszymy sobie to wszystko, bo fajnie by było prędzej czy później się dorobić tego. Łopata co nam daje? Do kopania gliny. Można je wykorzystać ręcznie w warsztacie, w kuźni, a także użyć do obrony. Okej. Okay. Nie wiem, czy będziemy ją teraz nosić, ale glinę mamy blisko, więc czemu by nie? Prosty płot z patyków. No i kurczę, miały być pieniądze na podatki, a wychodzi na to, że średnio paczka drewnianych bełtów. Zakładam, że to może być coś warte tam później na rynku. Proste buty futrzane. O, grube futrzane, skórzane rękawice. To może być całkiem niezła opcja na zimę. Jeszcze bym nie wydawał tych pieniędzy. Może coś znajdziemy tutaj pod to. Poszedłbym na chwilę do wioski, chociaż wydaje mi się, że wioska na niewiele nam się zda o tej godzinie. Bo by można było sprzedać te jagody, żeby nam nie ciążyły. Do tego wszystkiego mamy wybudować pole. No pole akurat mamy jedno, ale to sobie postawimy jeszcze jedno. Bardziej martwi mnie stodoła, ponieważ potrzebujemy technologii rolnictwa. Z tego, co też podpowiadaliście, to nie jest takie proste to rolnictwo na tym etapie, żeby je wynaleźć. Zresztą tak widać. No do tej pory to nie mamy... Ile mamy? 0,6 na 5 punktów. I to jest dopiero magazyn jedzenia. 10 punktów, 100 doła. Nie jest źle, ale technologia jest rozwijana przez wykorzystanie takich czynności jak oranie, sianie, żniwa, zbieranie warzyw, dojenie zwierząt, strzyżenie owiec. Oranie, sianie, żniwa. No za wiele z tych rzeczy my nie potrafimy zrobić. No mamy tam małe poletko, czyli jedyne co to moglibyśmy zaorać pole. Chyba, że zrobilibyśmy duże pole, zaorali je, a później byśmy je zniszczyli, tak? Jest to jakaś opcja. Tak, żeby zdobyć punkty, które pozwoliłyby nam postawić stodołę. Chociaż ważniejsze od stodoły i tak chyba jest no, zrobienie tego magazynu. Przy czym gospodarstwo, zróbmy małe tutaj poletko. Zobaczymy, czy możemy je zniszczyć w ogóle. Zgodnie z tym zamysłem. Zróbmy... O, załóżmy tak. Cyk. Jakbyśmy wzięli młotek. Zniszcz. Można zniszczyć poletko. Czyli fajnie, bo zaliczyło nam misję, ale jakbyśmy chcieli jakoś inaczej to rozwiązać, to możemy. Przy czym, my weźmiemy trochę nad naszym rolnictwem, popracujemy. Bierz motykę. No co, w środku nocy i do roboty? O, a motyka nie może mieć tych? No to ból. To z motyką nie możemy biegać i z pochodnią. Moglibyśmy sobie ognisko rozpalić i tak całą noc spędzić na... oraniu tego pola. No ale też nie o to chodzi. Ile nam to dało punktów? 1-1. No nie jest źle, jakby takie perpetuum mobile zrobić właśnie, że postawić pole, zniszczyć, znaczy zaorać, zniszczyć, postawić, zaorać, zniszczyć. Myślę, że doszlibyśmy do etapu stodoły. I to też będziemy robić. Przy czym ja wykorzystam noc w to, że tak mało widać i dokończę ten magazyn, bo wciąż nie daje mi on spokoju. Oho. Chcąc, nie chcąc, gra nam zakończyła sezon na polu. I możemy ruszać dalej z przygodą. Za wiele nie udało się zrobić, ale za to jak ta okolica się zmieniła. No czuć ten jesienny klimat, tak, że coś się tu zmieniło. Jest nasze poletko, tylko teraz tak, możemy to... Zbierz marchew, ręcznie, rozumiem. Niezaorane pole. Marchewka, okej. Okay. O, a z buraczków nie dostaliśmy nic. Narzędzia do zebrania tego, to są jakieś te kosy. Ale nie wiem, czy kosy to byśmy nie musieli wytworzyć, żeby coś z tego było. No proszę. Ale mamy początek dnia, możemy tak, wziąłem, odstawiłem jagody tutaj. Możemy z nimi ruszyć do skupu. Więc weźmy sobie pod rękę i zobaczmy, co tam w wiosce słychać. Powoli też możemy próbować zwoływać czy nawoływać ludzi do mieszkania u nas. Widzę, że jakaś misja się niedaleko pojawiła, co też warto robić, ponieważ to, jaki mamy limit jednostek, jakie jednostek, tak to źle brzmi. Tak jest, limit ludzi, którzy mogą do nas dołączyć, jest uzależniony od naszej popularności. Hej, masz chwilę? Mamy dzisiaj ładną pogodę, właśnie wróciłem z pracy w polu. Mamy ładną pogodę. O, tak, jest dość dobra. Jak się ostatnio masz? To też zazwyczaj działa. Wspaniale, miło, że pytasz. Dobra, Gundolf już jest gotowy, żeby przejść na naszą stronę. Mamy ładną pogodę. Ło! Teraz to nawet nam będzie mógł za żonę robić, jak żona gdzieś tam... Nie, nie, dobra. Nie było tematu. Ale Ryk, jak się masz? No dobrze.
How are you? Niedawno zająłem się polowaniem. Właśnie wróciłem. Masz wskazówki. Jak się masz? Mamy już Aleryka i Gundolfa chętnych do pracy u nas. Fajnie by było mieć dziewczynę też. Słuchaj, ty nie jesteś taka zła. Masz chwilę? Co? Wybacz, ale jesteś dla mnie trochę za młody? No ciekawe, czy jak będziemy właścicielami tej wioski, która się tam tworzy, to tak samo będzie mówić. Myślałem, że to dobrze. Niedawno zająłem się polowaniem, właśnie wróciłem z pracy w polu. Musisz się wiele nauczyć, okej? Niedawno zająłem się polowaniem, tak. No nie, bo fajnie by było mieć dziewczynę jakąś też u nas, tak? Ładna pogoda, hej, jak tam praca, mam nadzieję, że dobrze ci idzie. No i idealnie. I będziemy mieli też dziewoję. Co prawda, no taką, która nie do końca. A ty nie masz nic dla nas. Nie do końca chyba leci na nas. Chociaż mówię, to wszystko jest jeszcze do poprawienia. A teraz tak. Jaro Gniewo. Masz chwilę? Nie, pokaż mi swoje. Pokaż towary. Pokaż. Tak na juwenaliach było zawsze. Weźmy tak. Przerzućmy jej to. O, mięso się zaraz zepsuje. Marchewkę chyba nie warto sprzedawać. Odżywczość 5, całkiem spoko. Burak też. Co więcej, z tego co podpowiadaliście i faktycznie tak musi być, warto łączyć te warzywa z mięsem, bo dzięki temu możemy wyciągnąć z tego zdecydowanie bardziej pożywne posiłki. To ja już pójdę. Słuchaj dziewczyny, to my już pójdziemy. Jeszcze bym zobaczył tak. Kto chce od nas, czy kto ma dla nas jakąś misję? Gdzieś tu wykrzyknik. W ogóle ile ludzi tu do miasta zeszło? To chyba wszyscy za nami tak pędzą. Borowo ma jakąś misję dla nas. Możemy iść, tylko zobaczmy, bo tu się pojawiła taka niebezpieczna karteczka. To wygląda jak tablica z misjami. Uniegost. Pokaż mi swoje towary, możesz się trochę przesunąć. Hej, masz chwilę, właśnie wróciłem z pracy, co za dzień. Okej, hej, masz chwilę, jak tam praca? Mam nadzieję, że dobrze ci idzie. Albo wskazówki na polowanie. Ciężka praca. No i jego o pracę nie będziemy pytać, no bo no co to za praca? Jego siedzi cały dzień pod domem. Pracuje non-stop. No nie jestem pewien, czy to prawda. Wyczuł trochę jakieś kłamstwa czy coś. Ale rozumiem, że u niego no to kiedyś poprosi o podatki, czy będzie domagał się swego. Póki co jest dla nas no, miły, sympatyczny. Nie ma nic przeciwko naszej osobie w tej okolicy. Czy my zebraliśmy wszystkie jagody? Bo zastanawiam mnie, czy jesienią jeszcze trochę jagódek zostało, ale bardzo prawdopodobne, że niestety, to nie ta pora. Więc lecimy do borowego. Borowy młyn, czy jak? Ciny trochę weźmiemy, bo stodoła się wydaje większą konstrukcją niż tam większość, jaką widzieliśmy do tej pory. Przypuszczam, że niebawem ta budowa będzie dużo prostsza w momencie, gdy ludzie sami zaczną znosić surowce. Znaczy stodała, magazyn. Więc jak wybudujemy magazyn i ściągniemy pierwsze osoby do nas, no to gdzieś ich przepiszemy do zbieractwa i powinno zrobić się dużo milej. Jest głęboko? Bo pamiętam, Henryk nie potrafił pływać, tak? No to na szczęście te wody nie są jakoś tak wyjątkowo obszerne, więc możemy sobie na spokojnie wbić do środka. Trochę mnie ten magazyn męczy, bo no niedokończony, chociaż z doświadczenia niewielkiego, ale wydaje mi się, że nie warto iść w nocy spać. O, tu widać po jagodach, że no niestety, padły już. Nie warto iść w nocy spać, lepiej wykorzystać noc na budowanie, bo samo spanie nam nic jako postaci nie daje. Kto tu ma misję dla nas? Natomiast to są stracone godziny, jak się położymy, tak? Do snu. Tu ktoś ma dla nas misję podobno. Ty, dziewczyno, masz? Oj, my to ci możemy w ramach misji to wiele rzeczy wytłumaczyć. Wiek 20, odpowiedni. Mogę ci w czymś pomóc? Nadchodzi zima i nie mamy zapasów żywności. Ostatnio burza zniszczyła naszą uprawę. Czy mógłbyś przynieść nam trochę zboże, żebyśmy mogli przetrwać zimę? Wrócę ze zbożem. Kurczę, to nam zboże jest na zimę potrzebne? Ile kosztuje zboże? 16 nasion owsa do Ingi. No kurczę, jesteśmy bogaci, ale nie wiem, czy na tyle, żeby 16 nasion owsa zakupić. Fajnie by było samemu coś w tym temacie zdziałać. Mam nadzieję, że to nie są misje czasowe. I spokojnie przetrwa tę zimę i na następną zimę dostanie. Pokaż mi jaja?
Baba z jajami, kto to widział? Nie, to ja już idę. Radogost. No dobrze, to w takim razie idziemy z powrotem odwiedzić naszą Zbigniewę. To jest długa przeprawa, to nie będę tego może tutaj męczył. Ale mam nadzieję, że już uda się ją namówić do tego, żeby z nami gdzieś tam poszła, wyszła. Zastanawiam się, czy jeszcze jakoś możemy wykorzystać naszą obecność w tamtej wiosce, ale kto wie, może mają nasiona na sprzedaż czy coś. No bo tak trochę też szkoda iść, marnować dzień tylko po to, żeby pogadać ze Zbigniewą. Widzimy się na miejscu. Rzeki przepłynąłem, no i góry pokonałem. Wielkim lasem, przede wszystkim wielkim lasem szedłem. Szłem łąką, kwiaty pachły, tak? I co więcej, kanie na polu są do zebrania, proszę bardzo. Kanie, sowy, sowy. Jeżeli ktoś śledzi naszego kanałowego Instagrama, mógł zobaczyć zdjęcie świeżutkich, pięknych sów zebranych w ostatni weekend. To taka mała reklama, ale naprawdę urocze grzybki. Czeka na nas Zbigniewa? Kurczę, bo chromosomana tu nie widzę nigdzie. Ale jest i Zbigniewa. Ty miałaś taki długi włos ładny, czy ci urosł, jak nas nie było tutaj? No dobrze, Zbysia, ale bo ja wiem, że po takim czasie nam się może ciężko rozmawiać. Swoją drogą, będąc przy grzybach jeszcze, to znaleźliśmy coś dla twojej mamy. To taki prezencik, ale zaraz o tym pogadamy. No powiem wam, że niełatwo rozmawia się ze Zbigniewą po tej przerwie. Polana pełna kwiatów, uczucie. 72%. No teraz trochę jakby lepiej. Piękna damo. Jestem dość silny, to jak magnes, wyglądasz dziś pięknie. Dziękuję ci. Może, masz piękne oczy. Po drodze zobaczyłem polanę pięknych kwiatów. 84, jest całkiem nieźle. Bardzo cię lubię, poszedłem na polowanie. O, i niedźwiedzia. Na niedźwiedzia to naleci jak... Ło, 94, jak udało ci się to? Wyglądasz dziś... O, moment. Nie chcę tracić więcej czasu bez ciebie. Wyjdź za mnie. O kurczę, słyszałem, że o tej porze roku jest naprawdę ładnie, jesień, ale wiesz co, nie możemy spędzić więcej czasu bez ciebie, Zbigniewa. Tak, wyjdę za ciebie. Uczyniłaś mnie najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Oj, Zbigniewa, nie będziemy musieli już więcej biegać do Chornicy. Nie, do Gostawi. Jesteśmy szczęśliwi, ponieważ będziemy mogli już siedzieć w domu na tyłku, a nie biegać tu za uczuciami, ale no, jakby nie... Kurczę, powinniśmy uklęknąć. No cóż, no tak wyszło jakoś z rozpędu. Dziedzic. Dziedzic zapewni przetrwanie twojej dynastii. Aby go mieć, musisz najpierw znaleźć żonę, a następnie porozmawiać z nią, że jesteś gotowy na dziecko. 3 sezony później rodzi się spadkobierca. Opiekuje się nim matka przez pierwsze 2 lata, co oznacza, że nie możesz wykonywać wtedy żadnej innej pracy. Znaczy ona nie może. Spadkobierca można sterować, gdy jest młodszy. Przycisk V na klawiaturze. Ale ma on ograniczoną aktywność. Słuchaj, Zbigniewa, mam dla ciebie robotę. Nie no, to się pięknie tutaj... Czy możesz mi pomóc? O, to już lepiej brzmi. Możesz mi pomóc, część ukochana? Możesz się trochę przesunąć? Muszę przemyśleć swoje talenty. Możesz uleczyć me rany? Myślę, że jestem gotowy na dziedzica. Porozmawiamy o czymś innym. Pytanie, czy ona w takim razie... Zbigniewa, nastrój. A jak możemy? Hej, masz chwilkę? Ja bym jej poprawił nastrój. Jak się ostatnio masz? W porządku, co u ciebie? Okej, hej, jak się masz? Mam ładną pogodę. Widziałaś tego szlachcica? Nie, mam ładną pogodę. Lubię wiatr i kolorowe liście. Okej. Wrócimy do niej. W ogóle... O, ale to co, to my strój kupiliśmy? Czy ona się... Teraz dopiero zauważyłem, że tak pod kolor włosów ma sukienkę. Bo męczy mnie jedna rzecz. Czy Zbigniewa będzie chodzić za nami do naszego domu, czy... I czemu zmienili ikonę na taką... Nie wiem. Co... Tyle pytań. Znaczy, bo się zastanawiam, czy sens jest żonę brać do swojej wioski, tak? Znaczy, inaczej. Czy jest sens zajmować slot na człowieka, który będzie pracował w naszej wiosce, skoro ona ma później nie pracować? Helga, możemy w czymś pomóc? Słyszałem, że, że nazywasz siebie dobrym łowcą. No z tym niedźwiedziem to tak, wiesz, trochę żarty, ale założę się, że jestem lepszy od ciebie, więc co powiesz? Przyjazna rywalizacja w polowaniu. Dawaj. Masz 5 godzin, ale na co? Rywal. Świetnie. Co on chce przez 5 godzin? Upoluj dziki jeleń, 02. Okej, damy radę, ale na wszelki wypadek warto zapisać. Idziemy. Wiemy, gdzie są dziczki, wiemy, gdzie są jelenie. Potrzebujemy tylko dzidy. W sumie to dziczki są do zrobienia, tak? Więc, żeby mieć dzidę, potrzebujemy kamienną siekierę. Czy te drzewa odrosły, czy mi się wydaje, że...
One chyba jednak jakby na nowo, chociaż nie, widzę ścięte drzewa w tamtym miejscu. Ciężko powiedzieć. Oj, dziczki, no jak rywalizacja to rywalizacja, ale przyda nam się trochę mięsa, nie ukrywam. No jedyne co, to się zastanawiam z tą żoną, bo nie chciałbym po 5 razy biegać. No, czy ona się przeniesie do naszego domu? O! Jakieś rydze, czy jak? Zaraz, rydz. No i jak pięknie. Ostatnio na Kaszubach do znalezienia, jakby ktoś poszukiwał. Tak samo jak w Wielkopolsce wysypały kanie, więc no. Tyle lat minęło, a te same grzybki możemy smakować. No, sosna, chodź to. Jeszcze jedna kłoda nam się przyda i a będziemy w stanie unieść jeszcze jedną? Będziemy w stanie. Co tam, te chłopie jak dąb? Trochę gorzej, ale wytwórzmy masę włóczni i idziemy nasz challenge wykonać. Kolejny recept tutaj. Ciekawe, czy one się jakoś do zupy będą, czy do dań nadawały. No, kanie teoretycznie tutaj nie by sugeruje, że możemy zjeść na surowo, co może nas jakoś tutaj wyjątkowo dobrze nie wykarmi, ale no na ryzyku. Może mają skup grzybów w ogóle. Dobra, idziemy tamtemu pokazać, tamtemu napij się. Jaki z nas myśliwy? Ło, ile kani! O, czyżbym tu widział jakiegoś prawdziwka? Kurczę, to jest podgrzybek, ale gorzki, czyli to ten szatan tak zwany, z czerwoną nóżką. No, muszę przyznać, że fajne, to tak klimatyczne te grzybki i inne rzeczy. O, nie uwzględniłem, ale widzę dziczkę w oddali. Tu jest jeszcze jeden dziczek. Nie uwzględniłem, pisaliście też w komentarzach, że występowanie zwierząt jest też uzależnione od pory roku. Dobra. I cyk, jest pierwszy. O, słyszę drugiego chyba. Tak. Oj, to nie poszło, trochę w nogę. O, jeszcze żyje. I co? No, muzyka przestała grać, ale ja liczę, że to fanfary nam zagrają, a nie rywal. Porozmawiaj z Helgą. Okej. No, Helga, jeszcze ci weźmiemy tego dziczka. Przyniesiemy. Czyli chyba miały zagrać teraz fanfary, no ale czegoś zabrakło. Fanfactory. Tak się zastanawiam, jak już mamy tą naszą żonę, to może warto było zniszczyć dom w tym miejscu, bo tak naprawdę do niczego nam się nie przyda. Grzyb. Zobaczmy opisy tych grzybów jeszcze, co i jak. Burak, kurcz, ale mamy. Muchomor czerwony to nie, lateściowy i rydz. Zasób jedzenia, który może być zjedzony na surowo, a gorzki podgrzybek też ma szansę na zatrucie. Tak, więc trzeba uważać. Ale idziemy do Helgi. Mówiłem, że damy radę. I to bez problemu. Tak to się żyje. Tak. A już myślę, że naszego domku nie ma. Z drugiej strony ten domek jest w tak uroczym miejscu, że zawsze jak tu wracamy, to chętnie bym spędził noc. Moglibyśmy się zająć stworzeniem dziedzica, tak się też zastanawiam. Może im szybciej, tym lepiej, tak? Tym szybciej będzie żona mogła wrócić do pracy, tym szybciej będzie dziedzic mógł zacząć pracować. Tylko pojawia się pytanie, czy my tej żony nie musimy wykarmić, a tym samym, czy by nie trzeba było jednak stworzyć magazynu? Choć myślę, że to jest kwestia jednej nocy i możemy zrobić wtedy i zarówno dziedzica, jak i magazyn. No dobra, ale tak na zwieńczenie naszego tutaj uroczego... O, nie możemy skakać? Trochę przemęczeni. Na zwieńczenie naszego dzieła... Chodź tu, Helga. I co? Ja to zrobiłem. Wygrałeś, jesteś lepszy ode mnie. Masz jakąś nagrodę dla mistrza? Nie przeginaj, dobra, masz to dla ciebie. Dziękuję ci. Reputacja dynastii plus jeden. Nie no, kurczę, to... Jak mamy mieć 1000 punktów, to tylko 1000 takich polowań i jesteśmy w domu. Chodź, Helga, idziemy stąd... Póki noc nas... Znaczy, Zbigniewa. Mamy tu jakichś chętnych do roboty w polu? Kanimir. To nie... Ostro... Wy tu żyliście wcześniej? Ja mam wrażenie, że oni się wszyscy poprzebierali na jesień. No i żono moja, Zbigniewa, mam dla ciebie robotę. Nastrój 41. A, bo pytanie, czy jej nastrój nie spada, bo jest na przykład głodna i te sprawy. Więc zobaczymy się już w kolejnym odcinku, gdzie spróbuję się dowiedzieć, co i jak, bo być może musimy pędzić szybko do domu, żeby ją wykarmić. A tymczasem dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem. Grał z wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.